zacne, bardzo zacne. Ohajo, mamaszki, z tej strony Momo. I witam was w takiej dość nietypowej serii, której w sumie cały plan zrobiłam dzisiaj. Stwierdziłam, że chciałabym prowadzić serię na tym kanale, gdzie sobie luźno gadam o tym, co myślę, dlatego że lubię gadać o takich różnych filozoficznych rzeczach, ale nie tylko, głównie o tym, o co mi siedzi w głowie. Dlatego stwierdziłam, że w sumie może ktoś chciałby tego posłuchać. Dlatego oto jestem w tej niestandardowej scenografii, żeby poruszyć parę ciekawych tematów, myślę. Nazwę tą serię Momo Gadka, ponieważ będę tutaj gadać głównie. Jeżeli chcecie, to będę mogła odpowiadać na pytania, ale ogólnie chcę tą serię sobie zostawić. Tak jakby taki mój... jak to śmiesznie zabrzmi. Nie chcę nazwać tego pamiętnikiem, bo to nie jest pamiętnik. To jest bardziej luźne myśli, które chcę wrzucić do internetu. A kto to obejrzy, ten to obejrzy. Jak zauważyliście, scenografia jest w takim jesiennym klimacie, ponieważ moją ulubioną porą jest jesień. Co już raczej wiecie, ale jeżeli nie, to nowi widzowie, którzy na przykład oglądają ten film, to tak, moją ulubioną porą jest jesień. A herbatka, jedna z moich ulubionych, to matcha. Kocham matcha po prostu. Ale oprócz matchy lubię też herbatki ziołowe, z ziół, które sama nazbieram i ususzę. Ale również lubię herbatki owocowe. I wtedy owocowe słodzy najczęściej. I dodaję goździki, cynamon i jakieś inne takie zioła korzenne, że tak powiem. I wtedy to jest... Jeszcze z takich pić jesiennych lubię pumpkin spice latte, które też sama robię. I jest mega dobre, bo przecieram tą dynię parę godzin, żeby zrobić idealny ten, jak to się zwie, syrop do tej kawy właśnie. Jakoś często kawy nie piję. Jedyną kawę, jaką piję, to jeżeli już naprawdę potrzebuję kofeiny i muszę po prostu coś wypić takiego, co mi da kopa, to wtedy piję taką kawę, która jest czarna, najmocniejsza, jaka w ogóle istnieje. Ostatnio na urodzinach zrobiłam sobie taką potężną kawę z 5 łyżeczek i zalałam tyle łyżeczek, tyle wody, dosłownie takie proporcje. Dobra była. Dobra była, trzepnęła, wszystko było git. Tak jak miało być, tak było. Także w ten sposób. Oprócz tego właśnie kawę piję tylko w pumpkin spice latte. No i jakoś tak. Jeżeli chodzi o taką kofeinę, to już chyba wolę energetyki. Chociaż też zależy, bo mam tylko jeden swój ulubiony energetyk i piję tylko jeden smak, bo wszystkie inne jakoś mi po prostu nie podchodzą i jest to chyba Be Power z Biedronki Mojito. Jest idealny dla mnie, nie za słodki, nie za duży, taki, że wypiję i super, i trzepię i jest ok. W ten sposób właśnie. Choć to jest ciekawe, bo od dziecka piłam na przykład tylko wodę i tak mi jakoś zostało, że potrafię naprawdę bardzo dużo butelek wypić w dniu samym, na przykład tak dwie, to tak przynajmniej. Chociaż też zależy od dnia, no nie oszukujmy się, nie jestem jak smok w wesk, nie piję 10 litrów w tydzień, no bez przesady. Po prostu tak piję od litra do dwóch dziennie, myślę, że to tak ogólnie dobrze. No i w ten sposób. Czasami wypiję więcej, zależy od dnia, od tego jak się czuję i tak dalej. Także chodzi o czucie się. Ostatnio zaczęłam przyjmować witaminki i ogarnęłam, że witaminki to jest naprawdę ważna część zdrowia tak naprawdę, no bo kurde, teraz jak już idzie jesień, jest coraz chłodniej, ile komarów jest na zewnątrz, matko. Wracając, jest coraz chłodniej. No i no, tracimy trochę tą odporność, to jest teraz taki sezon najbardziej chorobowy. I stwierdziłam, że w tym roku nie chcę się dać żadnej chorobie w jesień. Dlatego też mam 7 witamin. 7 witamin. Witaminę C, witaminę D, witaminę B12, magnez, jakieś NAC, jakiś, nie wiem, florian, czegoś tam. I jeszcze coś innego w ogóle, nie mam pojęcia, ale tak. Działają, bo to jest taka nowa mieszanka witamin, bo na początku miałam witaminę B12, magnez i witaminę C chyba. Działało, ale to, co mam teraz, działa o wiele lepiej. Mam coraz więcej, mam po prostu więcej energii i
Tak. Do tego w sumie aktywność fizyczna. Ćwiczę, robię treningi, podciągam się. Mogę się bicem pochwalić, chociaż nie widać, ale powiedzmy, że coś tam jest. Lubię to. Widzę dużo profitów w ćwiczeniu, także jeżeli nie lubicie takich typowych zajęć na WF-ie, to ćwiczcie po prostu na własną rękę w domu, bo to jest naprawdę więcej ma plusów niż minusów zdecydowanie i nie widzę nic innego, żeby zaprzeczać ćwiczeniu. A jeszcze jedna taka sytuacja, w ogóle odchodząc od tego tematu głównego, czyli luźnych rozmów. Powiem wam, że jedyna drama w internecie, która totalnie mnie nie obchodziła, okazała się dramą praktycznie światową, krajową. Wybaczcie, dzwonił mój brat, ale w każdym razie. Tak jak wspomniałam, jedyna drama, która totalnie mnie nie obchodziła w internecie, okazała się jedną z największych dram, jaki polski YouTube widział. Nie chcę mi się w sumie na ten temat jakoś bardzo wypowiadać, no... Każdy dobrze wie, każdy wszystko słyszał. Myślę, że nic jakby nie uszło niczyjej uwadze, skoro ja starałam się nie wnikać w to totalnie, a się nie udało. I też czekałam na film Konopa, każdy czekał, nie oszukujmy się. O czym ja mówiłam? Nie chcę mi się na ten temat wypowiadać, ale to jest zabawne, że właśnie jedyna drama, która mnie tak totalnie nie obchodziła. Starałam się unikać tematów na ten temat, bo po pierwsze jestem też zajęta przygotowaniami do matury, więc tak staram się swój czas i treści, które przyswajam, selekcjonować. Przez to nie chcę się tracić czasu na dramy. Bardzo tego też nie lubię ogólnie. Nie jest to mój klimat, nie lubię właśnie dram, nie lubię jakichś takich kłócenia się i tak dalej, chociaż idą wybory i jednak trzeba przejrzeć te wszystkie partie, które teraz jakby startują, na kogo trzeba zagłosować, nie mam pojęcia jeszcze. Jeszcze się w to nie zagłębiałam, bo nie lubię dram, a tam cały czas ktoś się ze sobą kłóci, mnie to tak strasznie mierdzi. Ale wracając, to jest ciekawe właśnie, że tak śmieszne, śmieszy mnie to po prostu, że to mnie tak nie interesowało, że aż musiało się stać na skalę krajową, żebym to zaczęła obczajać, o co chodzi. No, to jest interesujące. A tak oprócz tego? Miałam ostatnio takie rozkminy, bo większość twórców w pewnym momencie zaczyna tworzyć dla widzów, nie dla siebie. I to jest moim zdaniem spora część tego, dlaczego ludzie się wypalają, w sensie youtuberzy, często. No bo każdy z nas twórców internetowych zaczyna przygodę w internecie, robiąc coś fajnego, co mu się podoba. No zazwyczaj, bo są jakby wyjątki logiczne. Ale tak zazwyczaj jest, że jeżeli chcesz coś przekazać światu, to wychodzi od ciebie i tak ty chcesz przekazać coś dla widzów i to się zaczyna łapać, jeżeli zaczynasz się stawać bardziej popularniejszy, to ludzie zaczynają łapać ten content. Problem pojawia się wtedy, kiedy ten content na przykład już ci się nudzi, albo po prostu to jest tylko jedna część z tego, co chcesz robić, ale widzisz, że tylko dana część twojego całego zamysłu, powiedzmy, bierze, w sensie ma duże wyświetlenie i tak dalej, i zaczynasz w to iść. I tak moim zdaniem, nie wiem, czy to jest dobre, bo twórcy powinni robić to, co chcą. Chociaż nie mówię, żeby jakby lekceważyli zdanie widzów, nie, ale chodzi o to, że właśnie trzeba znaleźć ten złoty środek pomiędzy tworzeniem tylko rzeczy dla siebie, a tworzeniem tylko rzeczy dla widzów, bo ten złoty środek jest taki, że tworzysz... Jest chyba nawet taka zasada, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale jest coś takiego, że trzy rzeczy dla kogoś i trzy rzeczy dla siebie, tak idealnie, że trzy treści, które chcesz wyprodukować, trzy treści, które chcą od ciebie, oczekują od ciebie twoi widzowie. Tak, myślę, że to jest takie zrównoważone coś, co zrównoważona zasada, którą raczej twórcy myślę, że się posługują, tacy więksi przynajmniej. Nigdy tego nie analizowałam, tak mówię wam po prostu, co mam w głowie, bo słyszałam to kiedyś na jakimś kanale psychologicznym, na jakimś takim kanale właśnie popularno-naukowym. No i tak jakoś mi zagnieździło się w pamięci i dlatego to pamiętam po prostu. Także jeżeli jesteście ciekawi, to możecie tą informację zweryfikować, bo
Ja tego nie zrobiłam, ale myślę, że akurat ta informacja jest raczej legitna z racji tego, jakie kanały oglądam. Właśnie, jeżeli chodzi w ogóle o treści i kanały, w ostatnim czasie, a raczej w długim ostatnim czasie, kiedy nie mam TikToka i selekcjonuję treści, które do siebie przyswajam, moje ogólnie zdrowie psychiczne i tak po prostu wszystko się poprawiło. Wiecie dlaczego? Myślę, że pierwszy aspekt jest taki, że nie jestem przebodźcowana aż tak, bo nie scrolluję cały dzień praktycznie TikToka, tylko ewentualnie co robię już z takich TikTokowych rzeczy, to sobie przyglądam rolki na Instagramie. Wiem, że zaraz ktoś powie, ale to jest to samo co TikTok. Nie, to nie jest to samo co TikTok, bo na TikTok pamiętam, że miałam dużo toksycznych treści całkiem, co mi się nie podobało, a na Instagramie mam memy idealnie w moim klimacie, chociaż mój humor jest bardzo dziwny, ale właśnie te memy trafiają w niego idealnie, co mi poprawia humor po prostu i to jest o wiele lepsze niż TikTok, na którym siedziałam długo i nie dawało mi nic oprócz depresji. Przepraszam wszystkie osoby z depresji, ja z depresją nie śmieję się. To jest właśnie mój typ humoru, czarny. Także wracając. Chodzi mi o to, że po prostu scrollowanie TikToka i posiadanie TikToka było dość negatywne, a kiedy już go nie mam, już praktycznie można powiedzieć, że niedługo dobiję rok, jak nie mam TikToka, to naprawdę dużo się poprawiło i tak szczerze, to każdemu bym to poleciła, żeby się od tego TikToka odciąć. Chociaż to może być trudne, no bo tam na TikToku jednak są takie główne trendy i tak dalej i trochę się czuję czasem jak boomer, bo nie ogarniam. Właśnie jak są teraz, jest taki kanał takiego gościa, co tam robi chyba typy dziewczyn i chłopaków i ja nie rozumiem, co on mówi. Jakby ja nie wiem, co on mówi do mnie, słyszę to i mówię, co jest, tak młodzież teraz mówi. Jestem w szoku. I nie wiem, czy ja się mam czuć staro, czy co, ale ja myślę, że on jest w ogóle starszy ode mnie, także nie wiem. Ciężko mi w ogóle jakkolwiek to skomentować. Ale myślę, że nieposiadanie TikToka jest na pewno zdrowsze dla mózgu. Cheers! I oprócz tego właśnie selekcjonuję treści też na YouTubie, które przeglądam, bo na YouTubie powiedzmy siedzę o wiele częściej, ale to dlatego, że po pierwsze słucham muzyki, bo nie mam Spotify, tak, o matko, nie mam Spotify, ale tak, nie mam, nie lubię Spotify, jakby to nie jest platforma dla mnie, no nie umiem z niego korzystać, jakby poza tym na YouTubie mam już takie swoje dobre kawałki, których wiem, że na Spotify nie ma, bo to są jakieś remiksy i tak dalej, więc w ten sposób. Także YouTube, wolę YouTube ogólnie. I też na YouTubie oglądam twórców, których lubię, ale też właśnie oglądam często jakieś kanały popularne naukowe, albo jakieś kanały po prostu naukowe, albo kanały właśnie związane z jakąś tam, nie wiem, psychologią czy coś takiego, ponieważ bardzo lubię analizować ludzi. To też wyjaśnia fakty, dlaczego zdecydowałam się pisać maturę z WOS-u, bo tak chcę napisać maturę z WOS-u. I trochę dużo mam do tego przygotowań, dlatego też mało się udzielam w ogóle w mediach społecznościowych. No dlatego, że po prostu przygotowuję się cały czas do tego zacnego egzaminu dojrzałości, jakim jest matura. No i tak w ten sposób mija mi dzień. Mijają mi ostatnie tygodnie, miesiące. Może w sumie podsumowałabym wakacje, bo wakacje były dość interesujące, ale jedna z rzeczy, z której jestem chyba najbardziej dumna, jest to, że od dziecka chciałam być projektantką mody, powiedzmy. I zawsze coś szyłam, zawsze coś takiego kreatywnego w tą stronę robiłam i w te wakacje stwierdziłam, że dobra, zaprojektuję swoje ubrania, uszyję je i zrobię pokaz mody i udało mi się to. Mam nagrane taki trochę prywatny w sumie filmik, gdzie wraz z moją przyjaciółką i moją siostrzenicą prezentujemy moje zacne stylizacje i miło to wspominam, bo udało mi się to zrobić i jestem z siebie dumna, bo jak od zawsze, od dziecka chciałam coś takiego zrobić i w końcu to realizuję, nie jest idealne, to jest logiczne, to jest mój pierwszy pokaz mody, ale czuję się z siebie dumna, że to zrobiłam, że mi się udało, że miałam w sobie chęć i że mogę się tym chwalić. Oczywiście żartuję. Chodzi mi o to, że zdobyłam doświadczenie, które na pewno mi się przyda w przyszłości. Więc z tego jestem mega dumna.
i cieszę się, że to zrobiłam po prostu. I też wyszło całkiem zacnie, także wszystkie same plusy, same plusy. Także moja matcha dopita. Już tutaj nic nie ma. Także czas kończyć ten filmik pogadankowy. Mam nadzieję, że takie spotkanie na herbatce co jakiś czas ze mną będzie się dla was przyjemnie oglądać. Jeżeli lubicie, jeżeli wam się spodobało mój po prostu słowotok, to zostawcie łapkę i subskrypcję. Pewnie mnie to zmotywuje, żeby nagrać takich treści więcej. A jeżeli wam się nie spodobał taki format, to napiszcie, ale myślę, że jednak będę go robić, bo jest przyjemnie. Piję sobie herbatkę i mówię, co mam w głowie. Niesamowite. Tak. Może się ciekawie przyjąć w takim klimacie jesiennym. Dobra, lecę. Trzeba się uczyć do matury. Dzia, matane. Miłego wieczoru.